Dobry wieczór Wam, drogie Panie, i Wam, drodzy zaproszeni goście. W imieniu organizatorów serdecznie i gorąco witam Panie na uroczystym wieczorze z teatrem z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzę, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane. Niech Dzień Kobiet trwa przez cały rok. Dziękuję bardzo, że tak licznie się tutaj Panie zgromadziłyście, bo ja nie wiem, czy tam dobrze mówię o tym święcie, 360 dni, no nie wiem, czy sobie poradzimy, ale postaramy się. Ja też tego Państwu życzę, żeby to święto trwało te 365 dni w roku. Ale 8 marca to jest szczególny dzień w naszym kalendarzu i chyba nawet najmniejszy facet wie, co to jest za święto. I my, mężczyźni, nie możemy o tym zapomnieć. Także tutaj z tego miejsca chciałem Paniom życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, zdrowia, uśmiechu na co dzień. I żeby rzeczywiście to święto 8 marca trwało przez cały rok. Drogie Panie, gdyby nie Wy, to my byśmy, tak jak ktoś mówi, elegancko i pięknie nie wyglądali. Także to jest też Wasza zasługa. A niestety kobieta ma też ciężką pracę, oprócz pracy zawodowej. Też jest praca w domu, to jest bardzo ciężka praca. Właśnie dzięki Wam nasze domy są piękniejsze. My jesteśmy bezpieczniejsi. Czujemy się przy Was bardzo dobrze, jesteśmy dowartościowani. I dlatego z tego miejsca życzę Wam, Panie, wszystkiego, wszystkiego najlepszego w Waszym dniu. Dzień Kobiet zaplanowała uczcić. Oczywiście jest to bardzo ważny dzień, nie tylko w gminie Słowatycze, ale myślę, że i na całym świecie. 8 marca jest to szczególny dzień. Jest to święto naszych pięknych pań, z którymi na co dzień i pracujemy, i żyjemy. Nie możemy o tym święcie zapomnieć. Jest to bardzo ważne święto. W tym dniu należy i nawet jest to obowiązek złożyć życzenia swojej babci, mamie, żonie, koleżance z pracy oraz ważnej osobie płci pięknej. Także gmina Słowatycze jest na to przygotowana, na ten dzień, i dzisiaj jest ten szczególny dzień w naszym Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie jest z tej okazji wystawiona sztuka Listy Starego Diabła do Młodego. Będzie przedstawiony spektakl z tej okazji, no i później będzie uroczysty poczęstunek, no i składanie sobie życzeń nawzajem. Słodkości były już rozdane. Były słodkości. Ciężko kobiety zadowolić. Ciężko. Wszystkie jakoś panie wolały gorzkie czekolady, może dlatego, że są same słodkie w sobie, także, ale myślę, że słodyczy im nie zabraknie. W gminie Słowatycze są wyjątkowe kobiety. Tak. Nie tylko w naszej gminie, ale i można taki przykład podać, że w naszej gminie też bardzo dużo pań piastuje funkcję sołtysów, radnych. Mamy przewodniczącą Rady Gminy, panią Jolę Buczek. Także kobiety są bardzo ważne. Oni sami są jednakowo zadowoleni z obu błędów. Z tą samą radością witają zarówno materialistę, jak i magika. Radzę czytelnikom nie zapominać, że diabeł jest kłamcą. Jest rzeczą oczywistą, że nie wszystko, co krętacz mówi, jest prawdą. Nawet z jego własnego punktu widzenia. Maka jedna, pan kocham, ja maka jedna, ja kocham, i to
Yeah.